Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Powiem wam, że dawno nie było daily vloga, więc stwierdziłam, że dzisiaj takiego nagrywam, a nie było go, bo niestety rozchorowałyśmy się z Niunią. Także nie chciałam się pokazywać wam w takim stanie, chociaż dzisiaj też nie za dobrze wyglądam, ale już czuję się przynajmniej lepiej. Powiem wam, że ja teraz jadę do miasta zrobić zakupy, pokupować różne rzeczy na kalendarz adwentowy, także zabieram was ze sobą i pokażę wam, co takiego kupiłam. Także jedziemy! Ja już przyjechałam, także lecę na zakupy. Zakupów zrobiona. Kupiłam taki piękny kubek. Krem z jaj. Takie słodkie naklejki. One będą chyba do ozdabiania kosztowały około 6-7 zł. Żel pod prysznic. IOS. Truskawkowy. Taki pomponik. Coś, co bardzo ja sama lubię. Czyli peeling. To jest piernik, imbir i cynamon. On pachnie przepięknie. W tamtym roku też one były. Takie słodkie ciapki. Kredkę do ust i mydełko o takim samym zapachu, co ten peeling, także super. Powiem wam, że wydałam około 80 kilku złotych, a 150 ustaliłyśmy, że wydamy na wszystko, także muszę się trochę ograniczyć. A ja teraz powiem wam, że jadę jeszcze do Pepco, popatrzę rzeczy do Carrefoura i będę jechała jeszcze po Daniela, bo jest u rodziców, także zabiorę go. Słuchajcie, chyba przesadziłam, wydałam za dużo pieniędzy i teraz nie wiem, jak ja ogarnę, żeby kupić jeszcze kilka prezentów, ale trudno. Już wam pokazuję, co kupiłam w Pepco. Są naprawdę piękne rzeczy. A mianowicie kupiłam takie lampeczki. One kosztowały 5,99. Oto skarpetki wzięłam jeszcze. Pojemniczki na mafinki. Są tak urocze, że nie mogłam ich nie wziąć. Gumeczki do włosów. Jak widzicie, też są mega urocze. Coś, za co zapłaciłam najwięcej, bo zapłaciłam za to 30 zł, to jest taki piękny koc. Także teraz idę kombinować resztę rzeczy i pokażę wam już chyba resztę w domu. Okej, jestem w domu, ale za chwilę jadę po Daniela i wracam do rodziców. Zobaczcie, co sobie kupiłam do świątecznych filmów. Takie rogi, rogi renifera, tak to się nazywa, poroże. Także coś takiego kupiłam. Biorę taśmę klejącą, lecę do samochodu, jadę po Daniela i wracam do rodziców. Słuchajcie, już byłam u rodziców z Danielem. Wyłożyłam wszystkie rzeczy, które kupiłam, żeby zacząć pakować i żeby jeszcze raz wam pokazać. I co się okazało, że zostawiłam aparat w mieszkaniu u nas, także musiałam z powrotem tutaj jechać, wracać, biegać na trzecie piętro, także super. Teraz już biorę aparat i jadę do rodziców. Ok, i jeszcze raz tak szybko wam pokażę, co kupiłam, także tutaj są wszystkie te rzeczy. Ze słodyczy kupiłam Reese's, czekotubkę i Oreo oraz pianki i Liona. Tutaj światełka i muffinki na babeczki. Muffinki na babeczki, całe plotę. I papilotki na babeczki. Tutaj kosmetyczne rzeczy. I cała piękna reszta, czyli ten piękny kocyk, skarpetki, ciapki i kubek oraz gumki. A kubeczek wygląda tak. Jeszcze zajechaliśmy do naszego kolegi, który przyjechał z Anglii na kilka dni i zobaczcie, co od niego dostałam. Ten, kto mnie zna, to wie, że uwielbiam słodycze, jestem od nich uzależniona, także mam od niego mały zapas pyszności. A teraz chwilę spędzę czas z Niunią. Jak widzicie, ona patrzy na karuzelę i sobie tutaj leży, także biorę ją i idę z nią spędzić troszeczkę czasu. A mówię trochę czasu, ponieważ ona za chwilę zaśnie. Okej, zabieram się za zapakowanie tego i ustalanie, co w którym dniu jej dam. Chciałabym zapakować koc tak, żeby nie wiedziała, że to jest właśnie kocyk, więc stwierdziłam, że włożę w takie pudełko i wtedy nie będzie wiedziała, co to jest, także obcinam metkę i pakuję. Pierwsza rzecz zapakowana. Powiem wam, że czuję, jakby były święta, jakbym pakowała prezenty. Choć poniekąd to przecież są prezenty. Także lecę dalej z pakowaniem. W pieczce będzie szminka, znaczy konturówka z Lovely z batonem, żeby nie wiedziała, nie odgadła tak łatwo, co tam jest. Thank you.
długo pakowałam ten kalendarz adwentowy i już się do Was nie odzywałam, bo później jeszcze pojechaliśmy ze znajomymi na pizzę. I zobaczcie, włożyłam go w moją szafę, także 24 pakuneczki są już gotowe. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do następnego filmiku. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, Wiki.